Cześć. Dostaliśmy do testów monitory Focala. To nie jest nowa konstrukcja, znana od iluś lat. Po co testować? Otóż dlatego, że te monitory mają wyjątkową konstrukcję. Kwestia dotyczy przede wszystkim przetwornika wysokotonowego. Razem z monitorami otrzymaliśmy magiczną skrzyneczkę, wykonaną pięknie z drewna. W środku znajdziemy trzy kamertony. Jeden wykonany jest z aluminium, drugi z tytanu, trzeci z berylu. To są materiały wykorzystywane do budowy kopułek przetworników wysokotonowych. Czy się zastanawialiśmy kiedyś nad tym, jaki wpływ na charakter brzmienia i na zniekształcenia ma materiał, z którego są wykonane kopułki? Przyznam, że owszem, rozgraniczałem kopułka materiałowa, jedwabna, kopułka metalowa, na przykład tytanowa czy aluminiowa, ale nie podejrzewałem, nie wpadłem na to, żeby rozgraniczyć, że różny metal może mieć różny wpływ na brzmienie. A ma. Za chwilę przeprowadzimy drobne doświadczenie, w którym się okaże, a zresztą poczekajmy, sami posłuchajcie i ocenicie, jaki wpływ na brzmienie może mieć materiał, z którego jest wykonana kopułka przetwornika wysokotonowego. Posłuchajcie, to jest kamerton z aluminium. Jeszcze raz. To jest kamerton wykonany z tytanu. A oto kamerton wykonany z berylu. Różnica przede wszystkim polega na ilości tonów harmonicznych i składowych słyszalnych w brzmieniu. Pomijam fakt tego, że beryl jest najlżejszym materiałem z tych wszystkich. Tytan jest najcięższy, ma najdłuższe wybrzmienie. To się oczywiście przekłada w jakiś sposób na szybkość, na słyszalność transientów chociażby. Aluminium jest lżejszy, ale posiada bardzo dużo zniekształceń harmonicznych. Posłuchajcie, pod kątem harmonicznych. To nie jest jeden ton podstawowy. Tutaj mamy bardzo wiele harmonicznych. Tytan podobnie. Tych harmonicznych jest mniej, ale są. Dominuje alikwot kwinty. Ton podstawowy wcale nie jest bardzo słyszalny. Czyli to w jakiś sposób musi się przekładać na brzmienie. Beryl.
Beryl ma bardzo zwartą konstrukcję atomową oraz strukturę heksagonalną, jeśli chodzi o układ atomów. Przez to ma bardzo dużą sztywność i stąd też wynika brak wielu harmonicznych. Ton podstawowy dominuje. Ze struktury wynika również to, że wybrzmiewa najszybciej. Aluminium. Tytan. Może uderzmy razem. Tytan wybrzmiewa trochę dłużej. Beryl. Czy to ma wpływ na brzmienie? Czy to ma wpływ na charakter brzmienia, na przykład na czytelność transientów, na ilość zniekształceń harmonicznych? Oczywiście, że ma. Prawdą jest, że to jest grubość odpowiednio większa niż mamy w membranie. Częstotliwości rezonansowe są bardziej słyszalne, są niższe tutaj i bardziej słyszalne niż w membranie. Podobnie z tytanem i z aluminium. Niemniej ma to wpływ na brzmienie. Rozpoczynamy testy monitorów Focala. Pierwszy odsłuch sprawia, że następuje konsternacja. Jakbyśmy nie znali tego, czego słuchamy. Bo autentycznie te monitory brzmią inaczej. Selektywniej, dokładniej. Można powiedzieć, że są po prostu precyzyjne, nie dodają swojego wybrzmienia, tylko prezentują brzmienie autentyczne źródła. Czy przykład z kamertonami was przekonał, że istotną rzeczą w konstrukcji przetwornika wysokotonowego jest materiał, z którego jest wykonana kopułka? Przyznaję, że mnie to przekonało i zainteresowało, zaintrygowało. Z tym większą ciekawością będę testował te monitory i jestem bardzo ciekaw, jak to się przełoży na efekt finalny w postaci miksu. Czy będzie się pracować nad miksem łatwiej, czy trudniej? Czy ta precyzja, która charakteryzuje beryl, przetwornik wykonany z berylu, będzie pomocna przy pracy, czy raczej będzie przeszkadzać? Czy będzie się trzeba długo uczyć tych monitorów? Czy w zasadzie od razu zaczniemy pracę? Zapraszam do lektury testu już wkrótce.